fire, and I bring you fire. Saved and earned, but all of it's gone to burn. Mind you know you've really been so bad. Now's your time, burn your mind, you fall apart, you fall behind. Jest zimno, jest bardzo zimno, a jak Państwo słyszeli przed chwilą w serwisie, będzie jeszcze zimniej. Tak więc na początek proponuję rozgrzewający seans filmowy. Jeśli ktoś nie rozpalił się do czerwoności patrząc w dwójce na Lindę Fiorentino w czarnych pończochach, to powinien go teraz rozgrzać Eddie, który zaprasza dziś do kina na walkę o ogień. Sure.
Iron Maiden i Quest for Fire. Jak Państwo wiedzą, Steve Harris jest wielkim kinomanem, podobnie jak ja, i wiele utworów grupy Iron Maiden nawiązuje do znanych filmów. Ciekaw jestem, czy Steve Harris widział film o podobnej tematyce, rozgrywający się mniej więcej w tych samych czasach, no może trochę wcześniej, milion lat przed naszą erą. Film wytwórni Hammer z Raquel Welch. Film pod wieloma względami niedobry, ale to był pierwszy film tego typu, który ja kiedyś w dzieciństwie oglądałem. I tak się śmiesznie złożyło, że zaledwie kilka dni temu widziałem inny Hammer poświęcony podobnej tematyce, When Dinosaurs Ruled the Earth, gdy dinozaury rządziły Ziemią. I wciąż mam przed oczami te słoneczne pustkowia, te skały i ten upał. Upał wiszący w powietrzu, upał wręcz pulsujący jakby rytmem, ogarniającym nas i wciągającym w istny trans. Seans trwa. Thank you.
Peter Gabriel, Rhythm of the Heat. Nagranie ze słynnej czwartej płyty, z płyty, która tak się właśnie zaczyna i później jest coraz goręcej, im bliżej końca. Mam nadzieję, że i Państwu zrobiło się cieplej. Jeśli tak, to pozostańmy w tym klimacie, pozostańmy na tych bezkresnych preriach i kanionach, bo z Afryki możemy śmiało, siedząc w jednej sali kinowej, przy jednej zmianie rolki z innym filmem, możemy się przenieść do Ameryki i możemy mieć western, jeśli chcemy. Państwo pamiętają tę całą noc z westernem. Wiem, że się podobała. Dziękuję za listy, bardzo się cieszę. Tak więc teraz temat z wymyślonego westernu, który wtedy nam się nie zmieścił. Zespół Koloseum. Theme for an Imaginary Western, czyli temat z wymyślonego albo temat do wymyślonego westernu, grupa Koloseum. Proszę Państwa, to czerwone słońce nam chyba się w tej chwili już zaczyna pojawiać przed oczami, mam nadzieję,
że mimo to, że za oknem śnieży, my jesteśmy w tej chwili w bezpiecznej, ciepłej sali kinowej i mamy dookoła bezkresny horyzont, skały, pustkowia, prerie i to czerwone, pulsujące za horyzontem zachodzące bądź wschodzące słońce. Jeśli ktoś nie ma ochoty pędzić w jego kierunku na koniu, może się przesiąść do samochodu. W Kanale Plus ostatnio nadają nową wersję Znikającego punktu. Obejrzałem ten film z pewnym zażenowaniem i zadałem sobie pytanie, po co robić gorzej coś, co zostało kiedyś zrobione idealnie. Bo ja też należę do tych ludzi, którzy doskonale rozumieją ten uśmiech Kowalskiego w ostatniej scenie, kiedy dodaje gazu i rozbija się o dwa stojące spychacze. Myślę, że w klimat tego utworu może nas przenieść nagranie grupy New Order właśnie pod tytułem Vanishing Point. Touch the world we live in. Life is short, but
New Order i Vanishing Point. Słońce zachodzące nad wielką wodą zamienia tę wodę w taką zupełnie czerwoną, wręcz krwawą masę, która może się nam kojarzyć z krwią zalewającą korytarze hotelu Overlook w filmie Shining, czyli Lśnienie, albo też może wywoływać wszelkie inne skojarzenia z czerwienią, jakie chcemy, na przykład może się kojarzyć z szalem czerwonego kapturka, ale o wilkach będzie kiedy indziej. Natomiast teraz Red Water i grupa Type O Negative. We'll be right back.
Chyba zrobiło się za gorąco albo za czerwono. Dość brutalny koniec. Dziwne, mnie było całkiem dobrze. No to spróbujmy się zanurzyć w błękitnej wodzie. Ocean Blue Galahad. Thank you.
Dość to brutalny koniec kąpieli, ale chyba coś chce dać nam do zrozumienia, że czas już wyjść z tego kina i czas przejść do stałych punktów programu. Proszę Państwa, ja chciałbym teraz tylko jeszcze, zanim salę kinową opuścimy, zapowiedzieć, że niedługo zorganizuję całonocny seans grozy. Tak jak był całonocny seans westernu, będzie całonocny seans horroru. Ktoś mnie ostatnio pytał, co widzę w horrorach. No, myślę, że będzie musiał jeszcze troszkę poczekać z odpowiedzią. A więc teraz coś zupełnie innej beczki. Wszystko się nam dzisiaj urywa. Strach pomyśleć, co będzie dalej. Zacznijmy jeszcze raz. Dobry wieczór. Addicted to the madness, the
Trójce pod Księżycem. Witam Państwa, Tomasz Beksiński. To był Psycho Man i Black Sabbath. Piosenka na życzenie. Happy birthday, proszę Pani. Dzisiaj będzie więcej piosenek na życzenie, bo kilka takich tytułów naprawdę intrygujących pojawiło się w Państwa listach, których otrzymałem sporo po naszym ostatnim spotkaniu. I bardzo się cieszę, że zabawa w odkrywanie nieznanych rockowych płyt przypadła Państwu do gustu. Nie będę trzymał w niepewności tych wszystkich, którzy czekają na dzisiejszą płytę. Będzie to płyta grupy Car. Wybrali ją Państwo, no jednym głosem przeważyła pierwszeństwo, bo czytałem początkowo w listach, głównie wszyscy głosowali na Indian Summer, ale później okazało się, że jednak Car wysunął się jednym głosem na prowadzenie. Ale proszę się nie martwić, Indian Summer też będzie za jakiś czas. Celem naszej zabawy w odkrywanie tych nieznanych rockowych skarbów sprzed lat jest po prostu odkrycie ich wszystkich. A jeśli idzie o kolejność, to w tym mogą Państwo wziąć udział i to od Państwa będzie zależało, co wcześniej, a co później. Tak więc dzisiaj Car i będzie też kilka propozycji. Herr Doktor z Leska zaproponował nazwę Nieznany Kanon Rocka i myślę, że to jest dobra nazwa. Proszę Państwa, natomiast teraz fragment najnowszej płyty grupy Eloi, która wiem, że już pojawiła się w spotkaniach księżycowych w sobotnie Trójkowe Noce, bo Piotrek Kosiński prezentował ją Państwu. Ja niedawno dopiero zetknąłem się z tą płytą i uderzyło mnie w niej coś. Jest bardzo piękna, ale jeden fragment tak mi się z czymś strasznie skojarzył, że nie mogę sobie odmówić przyjemności i zadam Państwu teraz zagadkę. Niech Państwo posłuchają. To będą dwa utwory. Pierwszy i drugi. Pierwszy jest bardzo pięknym wstępem, nazywa się Between Future and Past. W ogóle płyta nosi tytuł Ocean 2. Jest to dalszy ciąg płyty sprzed 20 kilku lat. Between Future and Past, a później kompozycja wokalna Rosetau. I tutaj w środku tego utworu chciałbym, żeby się Państwo wsłuchali i spróbowali zgadnąć, albo może przywołali sami skojarzenia. Zobaczymy, czy Państwu się to skojarzy z tym samym, co skojarzyło się mnie. W każdym razie odpowiedź będzie dzisiaj w programie, ale trochę później. Grupa Eloi. Thank you.
Eloy z płyty Ocean 2. Mają Państwo teraz trochę czasu, żeby się zastanowić, z jakim utworem, starym, wielkim utworem z kanonu rocka kojarzyła się środkowa część kompozycji, która właśnie się skończyła. Minuta po pierwszej. Krvavá cesta Bohu hříchem se zdá, Elizabet, si hledaná, milovaná, Elizabet. Tvá krvavá cesta Bohu hříchem se zdá, Elizabet, si hledaná, milovaná. Elizabet, tvá krvavá cesta.
cesta Bohu hříchem se zdá. Elizabet, jsi hledaná, milovaná. Elizabet, tvá krvavá cesta Bohu hříchem se zdá. Elizabet, jsi hledaná, milovaná. XIII stulecie i Elizabeth, historia hrabiny Bathory. O ten utwór nie muszą Państwo mnie prosić, on będzie powracał bardzo często, bo sam często go słucham. Tym bardziej, że ostatnio znowu trafił mi w ręce kolejny film nawiązujący do historii krwawej hrabiny. Film hiszpański, Ceremonia Sangrienta, znany jako Blood Ceremony, w którym troszeczkę inna Elżbieta również kąpie się w krwi. Tam jest mowa, że poprzedniczka jej, to właśnie hrabina Bathory, robiła to samo i podobno przynosiło skutek. No więc starzejąca się hrabina, mająca za męża wampira zresztą, postanawia kąpać się w krwi, żeby zachować wieczną młodość. Powracający temat i powracający utwór. Muszę Państwu przy okazji powiedzieć, że ta kompozycja też mi się z czymś skojarzyła. Może nie cała, ale wstęp, ten organowy wstęp zdecydowanie przywołał w pamięci utwór Patti Smith, Set Me Free. Myślę, że kiedyś, w przyszłości, może zaczniemy się bawić i w coś takiego, mianowicie w porównywanie utworów. Co nam to przypomina? Z czym nam to się kojarzy? Gdzie to już słyszeliśmy? Co to już kiedyś było? A wracając do naszej podstawowej zabawy, zainaugurowanej 2 tygodnie temu, Nieznany Kanon Rocka, mówiłem, że przyszło sporo listów. Państwo wpadli na pomysł, z którym nie do końca mogę się zgodzić. Właściwie są tutaj takie dwie propozycje, z którymi nie mogę się zgodzić. Jedna to propozycja przedstawiania w całości płyt znanych, ale rzadko przypominanych i prym wiedzie tutaj znakomity album grupy Manfred Mann's Earth Band Roaring Silence, czyli Wrzeszcząca Cisza. Płyta zaiste fenomenalna, ale grupa Earth Band jest grupą bardzo znaną. Manfred Mann jest wykonawcą również bardzo znanym i trudno tutaj mówić o odkrywaniu nieodkrytego diamentu. Aczkolwiek z tej płyty za chwilę jeden utwór przypomnę, bo czemu nie?
Natomiast druga propozycja była taka, żeby zamiast przedstawiać propozycje, po prostu odtwarzać po dwie albo trzy płyty w całości. No i z tym absolutnie nie mogę się zgodzić, bo muszę Państwu powiedzieć szczerze, kiedy skończyła się epoka wieczorów płytowych, romantyków muzyki rockowej i klubów stereo, odetchnąłem z ulgą, że nareszcie nie nudzę się w studiu. Nie puszczam 45 minut muzyki i nie zastanawiam się, co ze sobą zrobić przez ten czas. Bardzo nie chciałbym, żeby te czasy wróciły. I ta nasza zabawa bynajmniej nie służy temu, aby zabić 40 parę minut programu i nie wysilać się tutaj. To służy temu, żeby Państwo poznali naprawdę wspaniałe płyty, których nigdzie indziej przy żadnej innej okazji nie będą mieli Państwo okazji poznać. Ale to nie może służyć temu, żebym ja tutaj się nudził. Nie dopuśćmy do tego, broń Boże. Manfred Mann, Roaring Silence, utwór Road to Babylon. Wild world, be where that golden thunder. The wild world.
Manfred Mann, Earth Band i utwór Road to Babylon. Ta droga do Babilonu też jakoś tak nagle się urywa. Coś chyba jakaś plaga nas dzisiaj dotyka tych takich nagle dziwnie kończących się utworów. Czuję się trochę nieswojo. W każdym razie teraz będzie propozycja. Propozycja do naszego nieznanego kanonu rocka. Zespół nazywa się Raw Material. Zagorzali słuchacze Sobotniej Trójki pod Księżycem na pewno znają tę nazwę i na pewno wiedzą, że jest taka płyta Time Is z 1971 roku. Druga w dorobku tego zespołu, druga i ostatnia niestety. Pierwsza była dobra, ale nieidealna i widać było, że zespół poszukuje kierunku, w którym chciałby się rozwinąć. Druga była rewelacyjna. No niestety nie spotkała się wówczas z uznaniem publiczności i zespół się rozwiązał. Szkoda, płyta by przepadła, gdyby nie wznowienie kompaktowe dokonane przez wytwórnię Repertuar. Te nagrania mają w sobie taki monumentalny, saksofonowy klimat wczesnych płyt Vandergraaf Generator. Proszę Państwa, utwór nazywa się Empty Houses. Myślę, że jeśli ten utwór Państwa nie zachęci, no to może sobie Państwo przypomną, kiedyś była prezentowana taka kompozycja Ice Queen, Lodowa Królowa, ale dzisiaj tego utworu nie będzie, dzisiaj jest za zimno.
Grupa Raw Material, czyli surowiec. Płyta Time Is z roku 1971, utwór Empty Houses. Myślę, że nie trzeba będzie Państwa specjalnie zachęcać do wysłuchania tej płyty w całości, bo jest to no, muzyka, którą chyba lubimy bardzo, a kto wie, czy nawet nie najbardziej. Szczególnie powinna przypaść do gustu sympatykom Petera Hamilla i Van der Graaf Generator. Teraz bardziej rockowe granie zespół Andromeda, zespół, którego nazwa pojawiła się już w Państwa listach na zaś. Ale dla tych, którzy dwa lata temu, kiedy ten zespół pojawił się w piwnicy, nas nie słuchali i może również nie słuchali nas kilka miesięcy temu, kiedy przypominałem chyba ten sam fragment, to ten fragment pojawi się raz jeszcze teraz. Nazywa się Return to Sanity. Trwa 8 minut z sekundami. Woli informacji, grupa Andromeda nagrała płytę w roku 69, a gitarzystą i wokalistą był John DeCann, który później znalazł się w grupie Atomic Rooster. Kompozycja rozpocznie się przeróbką tematu Marsa z Planet Holsta. To był wtedy bardzo popularny temat do przerabiania przez wykonawców rockowych. Thank you.
Naprawdę nie my. Ten utwór tak dziwnie się jakoś kończy. Return to sanity, czyli powrót do zdrowia psychicznego. Jak tak dalej będzie, to ja zwariuję. Zespół Andromeda, w każdym razie z płyty Andromeda z roku 69. Proszę Państwa, za chwilę będzie rozwiązanie zagadki utworu Eloy. Jak Państwo jeszcze myślą, jeszcze chwilkę. Natomiast teraz coś z zupełnie innej beczki. Skoro wszystko nam się urywa, utwór nazywać się będzie In a Broken Dream, czyli Wyrwany z marzeń. Śpiewa niejaki Python Lee Jackson. Państwo bardzo prosili o ten utwór i tu też zagadka. Zgadujemy, jak naprawdę nazywa się wokalista. Spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. In the days between the hours, ivory towers, bloody flowers, push their heads into the air. I don't care if I ever know. There I go. Push your love too far. Your wounds won't leave a scar. Right now is where you are. In a broken dream.
promises you gave from the grave of a broken heart. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. No rzeczywiście, wyrwany z marzeń. Chciałoby się, żeby ten utwór trwał i trwał, on się tak nagle kończy. Był wtedy na początku lat 70. taki irytujący trynd, żeby wyciszać kompozycje wtedy, kiedy robią się naprawdę piękne. In a Broken Dream, wyrwany z marzeń, Python Lee Jackson. Jaki Python? Chyba Monty Python. Rod Stewart oczywiście, proszę Państwa, pod takim pseudonimem się ukrył wtedy. Ale to był utwór, który przez kilka lat chyba na każdej prywatce musiał być odtworzony przynajmniej kilka, jak nie kilkanaście razy. Rod Stewart. A teraz rozwiązujemy naszą zagadkę. Nie wiem, czy Państwu też kompozycja grupy Eloi skojarzyła się z dzieckiem w czasie, ale przy okazji muszę Państwu powiedzieć, że to też nie jest taki początek naszych poszukiwań, bo kiedyś, bardzo dawno temu, był zespół It's a Beautiful Day, który miał taką kompozycję Bombay Calling. Grupa Deep Purple, kiedy rozpoczynała swoją karierę, często zapożyczała sporo od innych artystów. Nawet przerabiano cudze kompozycje Help Beatlesów, Hey Joe czy River Deep Mountain High i wiele innych. Tak więc trudno się dziwić, że Child in Time powstał właściwie na kanwie kompozycji Bombay Calling. Ale ta wokaliza, którą moim zdaniem dość bezczelnie ściągnął sobie Frank Bornemann do utworu grupy Eloi, ta wokaliza to dzieło Jana Gillana oczywiście. Deep Purple, Child in Time. Oh, by your head, wait for a look
Deep Purple, Child in Time. Utwór, który tak kojarzy mi się z Trójką jak hrabia Dracula z Transylwanią. To utwór, który kiedyś usłyszałem oczywiście pierwszy raz w Trójce i to było jedno z takich poważniejszych rockowych nagrań, jakie kiedyś sobie zarejestrowałem. Bardzo, bardzo dawno temu. Proszę Państwa, teraz jeszcze jedna propozycja do naszego nieznanego kanonu rocka. No bo skoro pojawiają się też utwory z nieznanego, to muszą się pojawiać czasami utwory z kanonu, takie jak właśnie Child in Time i jeszcze dzisiaj taki jeden będzie później. Peter Sinfield znany jest przede wszystkim jako tekściarz grupy King Crimson na początku, bo później pisał także dla Emersona, Lake'a i Palmera i dla wielu innych wykonawców, między innymi dla włoskiej grupy Premiata Forneria Marconi, a także wymyślił nazwę King Crimson, ale mało kto wie, że nagrał jedną płytę solową, piękną płytę Still, na której między innymi w utworze tytułowym śpiewał Greg Lake. All the pain time.
Pete Sinfield, poeta, który pisał teksty dla grupy King Crimson, jest autorem Epitafium i wielu innych utworów. Nagrał w 1973 roku swoją jedyną solową płytę Still. I myślę, że ta płyta też powinna znaleźć się w naszym nieznanym kanonie rocka. Jest bardzo piękna. Znowu prawie minuta po drugiej tym razem. Sit here lonely like a broken man. Sell my time and do the best I can. I was in balls that surrounding me. But I don't want your sympathy yet. Oh, baby. Oh, baby. I just need your tender loving to keep me sane in this burning oven. When my time is up, be my reaper, like I'm worth on God's cleaner. My reaper, my reaper, baby, tell me it's my reaper, me back to work again. Pains and blisters on my mind and my hands. I'm living daily with those canvas bags. Thoughts of freedom, they're driving me wild. And I'll be happy like a newborn child. We'll be together, girl, you wait and see. No more walls, keep your love from me. Spojrzenie zza krat, Inside Looking Out. Grupa The Animals, Eric Burdon. To była kompozycja, która później doczekała się takiego klasycznego opracowania amerykańskiej grupy Grand Funk Railroad. I ta klasyczna wersja powinna się też dzisiaj znaleźć troszkę później w programie. Ale teraz życzenia urodzinowe dla dziadunia. Upiornego, horrorystycznego dziadunia, który lubił rąbać niemowlęta na scenie, samego siebie skazywać na śmierć na gilotynie i wyczyniał przeróżne dziwne rzeczy. Alice Cooper oczywiście. Tak się śmiesznie składa, proszę Państwa, że w tej chwili w Kanale Plus zaczął się pojawiać film pod tytułem Dentysta, który miałem okazję niedawno obejrzeć i uśmiałem się na nim serdecznie. Tak więc wszystkim tym, którzy nie dbają o higienę jamy ustnej,
W tej chwili Alice Cooper zadedykuje utwór pod tytułem Unfinished Sweet, czyli niedojedzony cukierek. To w ramach tych różnych niedokończonych końcówek, jakie się nam dzisiaj zdarzają. Thank you.
radzę wszystkim dbać o higienę jamy ustnej. Myślę, że Alice Cooper przekonał nawet najbardziej zatwardziałych. To był utwór Unfinished Suite. I teraz czas na pièce de résistance naszego dzisiejszego spotkania, na płytę, na którą państwo czekają. Muszę powiedzieć, że troszkę jestem zdziwiony, że akurat Car został wybrany tą najbardziej pożądaną do odtworzenia w całości pozycją w naszym nieznanym kanonie rocka, ale z drugiej strony trochę się jednak nie dziwię, bo jest to rzeczywiście płyta, która potrafi już przy pierwszym przesłuchaniu tak głęboko poruszyć, zaintrygować, że chciałoby się do niej wracać i wracać, a za każdym następnym posłuchaniem staje się coraz piękniejsza. To są te brzmienia, które lubimy. Dużo symfonicznych melotronów, rozmach, długie kompozycje. Szkoda, że wciąż niestety nie jest to oficjalne, kompaktowe wydanie, tylko płyta wydana nieoficjalnie, przegrana z analogowego krążka, ale przegrana na tyle dobrze, że tych wszystkich trzasków, zgrzytów i chrypnięć nie słychać. Brzmi troszkę metalicznie, tak bez głębi, no ale trudno. Lepsze to niż nic. W każdym razie można powiedzieć, że jeśli Alice Cooper stworzył taki trochę horrorystyczny klimat, to w tym klimacie spróbujemy pozostać, bo wyobraźmy sobie, że tym carem jest na przykład Iwan Groźny. Utwory nazywają się po kolei Tread Softly on My Dreams, czyli delikatnie wkraczaj na teren moich marzeń. Sycylia, później Follow Me, idź za mną. Dawning of a New Day, świt nowego dnia. Beyond the Moon, za księżycem. Today, dziś oraz A Day in September, dzień we wrześniu. Nie potrafię państwu niestety powiedzieć niczego o tym zespole. Jak już powiedziałem, płyta jest wydana nieoficjalnie. Zawiera tylko reprodukcję okładki z pierwszej i tylnej strony, więc z trudem może uda mi się odszyfrować z malutkich zamazanych literek skład zespołu i to wszystko. Płyta gdzieś na początku lat 70. się pojawiła. Miejmy nadzieję, że kiedyś doczeka się oficjalnego wznowienia i jeśli zrobi to firma Repertuar, na pewno zamieści notkę biograficzną w książeczce. Na razie tylko muzyka, ale za to jaka muzyka. Słuchamy, grupa Car.
softly on my dreams beside, where I lay my head between, on the pillow that we share. Please don't pretend to understand, because nobody else can. I'm sure. Softly on
cloud. So this day will drift along.
night without food, without thought, without even a glimpse of the light. But now you may say, did we have to go? Well, the answer is, I don't know. Will we get there soon in a toy balloon? Will you take us there beyond the may win.
but there's today. To me, and all its branches reach for love they cannot see. The furry sycamore is fighting to survive, to keep its head above and live to 95. Familiar is your face, forget me not your name, and with the love you give, the fortune and the fame, let it shine.
Tak bardzo cyrkowo kończy się ta płyta. Płyta zespołu Car, wydana gdzieś na początku lat 70. Płyta, jak już w tej chwili Państwo mogą chyba zgodnie ze mną powiedzieć, bardzo piękna, bardzo interesująca. I nie wiadomo, dlaczego wtedy przepadła zupełnie niezauważona. Może większą uwagę skierowali wtedy wszyscy na King Crimson na przykład, który dość podobnie brzmiał i miał nawet czasem dość podobne melodie. Bob Hodges grał na mellotronie, na instrumentach klawiszowych i śpiewał. Paul Kendrick na gitarze basowej również śpiewał. Mick Ware na gitarze również śpiewał, a na perkusji Del Gao. Grupa Car, nazwę pisze się przez CZ, tak jakby czar. Są dwie formy pisowni słowa car po angielsku, albo przez TZ, albo przez CZ. Przypominam tytuły utworów. Tread Softly on My Dreams, czyli delikatnie, ostrożnie wchodź na teren moich marzeń. Później Cecylia, Follow Me, idź za mną, Dawning of a New Day, świt nowego dnia, Beyond the Moon, za księżycem, Today, dziś i A Day in September, dzień we wrześniu albo dzień wrześniowy. Zobaczymy, co będzie za dwa tygodnie. Czekam na dalsze listy z dalszymi propozycjami. Dzisiaj jeszcze może jedną albo dwie propozycje Państwu przedstawię. Za chwilę wrócimy do kanonu, ale teraz coś z zupełnie innej beczki. Teraz będzie nowość. Rock Service wydaje kasetę zespołu, który w Polsce przyjmuje się, jak się okazuje, bardzo dobrze. Porcupine Tree. Nowoczesna i bardzo progresywna grupa. Grupa, która nie powiela pomysłów sprzed lat. Grupa, która potrafi grać muzykę progresywną, jak najbardziej progresywną, nieregresywną w tej chwili i robi to naprawdę przekonująco. Kaseta nazywa się Stars Die, Rare and Unreleased i są to, jak tytuł wskazuje, albo raczej podtytuł wskazuje, utwory rzadkie i wcześniej niewydane, pochodzące albo z singli, albo po prostu różne nagrania demo. Wszystkie jednak udowadniają, że Porcupine Tree to naprawdę intrygująca grupa. Dzisiaj będzie jeden utwór tytułem zachęty. Utwór tytułowy Stars Die, czyli Gwiazdy umierają. Stars die.
bridges broke. Grow up, rivers burst, sound obscured and sense reversed. Ciarki chodzą po plecach przy takiej muzyce. To jest ten Porcupine Tree, który kocham najbardziej. I nic dziwnego, bo ten utwór powstał podczas sesji nagraniowych mojego ukochanego albumu, tego zespołu Sky Moves Sideways. Stars Die, gwiazdy umierają. Nagranie dotąd, do chwili obecnej osiągalne było tylko na maxi singlu Moon Loop. Podobno jednak na amerykańskiej wersji płyty The Sky Moves Sideways ten utwór się znalazł. Szkoda, że wcześniej jej nie miałem. Porcupine Tree, kaseta rock serwisu pod tymże tytułem Stars Die z rzadkim materiałem ma się właśnie ukazać. Będziemy wracać oczywiście do niej, bo tam jest dużo pięknej muzyki. Dzisiaj to tylko w ramach takiej zajawki i takiego połączenia przeszłości z teraźniejszością. Teraz znowu będziemy się cofać w przeszłość. Skoro jednak mówiłem o ciarkach biegających po plecach, to pozwolę sobie teraz Państwu przypomnieć, że jutro, właściwie już dzisiaj, bo mamy w tej chwili 3:00 PM, za 11 godzin z kawałkiem w TVN-ie Pies Baskervillów. Film wytwórni Hammer z Christopherem Lee i z Peterem Cushingiem w roli Sherlocka Holmesa. Nie wolno przegapić. Kanon i jeszcze raz kanon. Grand Funk Railroad Inside Looking Out. I'm sitting here lonely like a broken man. I serve my time doing the best I can. Walls and bars, they surround me. But I don't want no sympathy. No, baby.
running through my veins. They try and drag me back to work again. Pain and blisters on my mind and hands. I work all day making up a burlap bag. Are driving me wild. I feel happy like a newborn child. Now when my time is up, you wait and see. These walls and bars won't keep that stuff from me. No, no, baby, won't keep that stuff from me.
utwór też mi się bardzo z Trójką kojarzy, bo oczywiście w Trójce kiedyś go usłyszałem po raz pierwszy. Muszę Państwu powiedzieć taką śmieszną rzecz. Zaobserwowałem, że zarówno to nagranie odtwarzałem przed chwilą z płyty kompaktowej składanki największych, najwspanialszych utworów grupy Grand Funk Railroad i to był utwór trzeci na tej płycie. Natomiast wspomniany i odtwarzany wcześniej Child in Time grupy Deep Purple jest utworem trzecim na płycie Deep Purple in Rock. Czyli ta Trójka ma tutaj coś więcej wspólnego niż tylko to, że w Trójce kiedyś te utwory się pojawiały. I teraz jeszcze jeden utwór z kanonu rockowego. Państwo też chcieli, żeby sięgnąć po tę płytę. No ale nie będziemy w całości odtwarzać płyt grupy The Beatles, bo wiadomo, że nie jest to zespół nieznany i mimo to, że w tej chwili dość rzadko pojawia się na antenie, nie wiem zresztą dlaczego, to wszyscy, nawet małe dzieci, wiedzą, że taki zespół kiedyś był. Ale to jest utwór nietypowy. Ma już 30 lat i wtedy, pamiętam, był niezmiernie szokującą kompozycją, bo przywykliśmy, że Beatlesi śpiewali krótkie, nieskomplikowane piosenki, czasem eksperymentowali. Raz nagrali utwór Hey Jude, trwający 7 minut, ale że zrobią taką niesamowitą, ciężką kompozycję jak I Want You, She's So Heavy, która znalazła się na słynnym albumie Abbey Road, kto wie, czy nie najlepszym w dorobku The Beatles, no tego się chyba nikt wtedy nie spodziewał. I nawet dzisiaj nagranie to brzmi wciąż intrygująco.
No tego to już za wiele. Grupa The Beatles i znowu ten utwór nam się jakoś tak dziwnie urwał. Monty Python? Chyba tak, to się nazywa prawo maksymalnego stresu. W takim razie teraz czas na zemstę Chińczyka, zespół King Crimson. Przerywamy ten utwór, żeby wszystkich zirytować i dodatkowo wprowadzić nerwową atmosferę. Zespół King Crimson z koncertowej płyty The Great Deceiver. Proszę Państwa, zawsze chciałem to zrobić. Zawsze chciałem to zrobić, odkąd trafiła mi w ręce ta płyta i odkąd pamiętałem ten odcinek Monty Pythona, w którym wszystko było przerywane. Zawsze chciałem puścić Państwu ten utwór, który naprawdę jest urwany w środku. Prawdziwa historia jest taka. Zespół zapisywał swoje koncerty na taśmach, ale improwizując, muzycy bardzo często nie przewidzieli tego, że taśma może się nagle skończyć. I taki właśnie los spotkał improwizację The Law of Maximum Distress. Po prostu taśma się skończyła i zanim technik założył następną, grupa zaczęła już grać trochę inaczej, trochę głośniej, trochę dalej. I w tej kompozycji dlatego jest dziura. Dlatego na płycie nazywa się na Part 1 i Part 2. The Law of Maximum Distress. Ale w ten sposób, myślę, zakończymy nasz dzisiejszy, no dość kontrolowany zestaw utworów urywających się nagle. I dla tych, którzy dotrwali z nami aż do teraz, mam teraz taką, no myślę, przyjemną niespodziankę muzyczną. Zespół Erie albo Ayer, nie wiem jak to wymawiać dokładnie, chyba chodzi o Irlandię. Apparent, Ayer Apparent. Zespół, który nagrał jedną płytę gdzieś na początku lat, pod koniec lat 60., chyba to był 69 rok, tak mi się zdaje, albo początek 70., coś w tym czasie. Producentem tej płyty był niejaki Jimi Hendrix. Jeśli Państwo kojarzą i pamiętają jeszcze to nazwisko, ale muzyka absolutnie z innej beczki, zupełnie inny biegun, coś kompletnie innego. To była właściwie płyta z muzyką pop, ale naprawdę wciągającą muzyką pop. Mnie się ta płyta strasznie spodobała. Przez przypadek wpadła mi w ręce chyba w 74 albo 5 roku i wtedy słuchałem jej na okrągło. Jest już na kompakcie od kilku lat, wydana oczywiście przez firmę Repertuar. Proponuję Państwu kilka utworów tak odprężająco. Najpierw Clown, później Mr. Guy Fawkes. Bohaterem tego utworu jest jak najbardziej autentyczna postać. Człowiek zamieszany bezpośrednio w próbę wysadzenia brytyjskiego parlamentu, bodajże w 1605 roku, ale schwytany w ostatniej chwili z materiałem wybuchowym praktycznie w rękach, no i stracony na początku roku 1606. Później utwór Morning Glory i następnie Captive in the Sun. To będą cztery nagrania, grupa Ayer Apparent.
Bridges burning down.
Chyba dobrze zrobiła nam ta mieszanka psychedelicznego rocka i muzyki pop z końca lat 60. z płyty grupy Heir Apparent, wyprodukowanej przez Jimiego Hendrixa. Aż trudno w to uwierzyć. Utwory Clown, Mr. Guy Fawkes, Morning Glory i Captive in the Sun. I tak powoli dotarliśmy do końca dzisiejszej Nocy pod Księżycem w programie trzecim. Na pożegnanie jeszcze jedna propozycja, jeszcze jedna płyta z pogranicza obu kanonów tym razem. Gitarzysta Anthony Phillips, poprzednik Steve'a Hacketa w Genesis, nagrał w 77 roku swój pierwszy solowy album i najcudowniejszy chyba. Później było ich bardzo wiele, ale ten pierwszy to naprawdę arcydzieło. The Geese and the Ghost, Gęsi i Duch. Na pewno jest to płyta warta przypomnienia w całości, co niebawem nastąpi. Tak więc na pożegnanie Sleepfall, odlot gęsi na zachód. Do usłyszenia za dwa tygodnie.
Thank you.